może nie odczytuję. W tym szczególnym dla nas dniu bardzo proszę o wystąpienie młodszego brygadiera Krzysztofa Kurcza, a prezesa OSP Zakrzów i naczelnika proszę o wręczenie symbolicznej pamiątki okolicznościowej w dowód uznania strażaków za wkład i pomoc w realizacji tegoż oto zadania. W chwili obecnej uprzejmie prosimy o zabranie głosu zaproszonych gości. O, i tutaj też słychać. Ale nie będę. Przesunę się troszeczkę, żeby nie zasłaniać. Pani poseł, druhu prezesie, panie generale, panowie komendanci, druhny i druhowie, szanowni państwo, no powiem, że ogromny zaszczyt dla mnie, że mogę tutaj być z wami. Udało mi się zdążyć na czas i to też poczytuję sobie jako taką dobrą okoliczność na dzień dzisiejszy. Ale widzę, że jesteście, jak to się mówi, prawie że w czepku urodzeni, bo wszędzie pada, a na tą uroczystość rzeczywiście suchutko i można spokojnie w tak zacnym gronie spotkać się. Powiem tak. Ogromnie ważny moment jest dla każdej straży, w tym również i ochotniczej straży pożarnej, a może i szczególnie, kiedy przybywa nowy sprzęt do działań ratowniczych, sprzęt, którym można nieść pomoc ludziom potrzebującym. Dlatego szczególnie dla ochotniczych, ponieważ wiadomo, że tu zawsze są te bardziej takie skomplikowane warunki, żeby uzyskać stosowne środki na ten sprzęt. No tak to jest. Ale jak widać, grono ludzi takiej dobrej woli zebrało się, no i efekt jest. I na tym chyba rzecz polega. Ale powiem, że patrzę na to jeszcze takim innym okiem. Bo patrzę na druhów, którzy się tutaj zebrali, i widzę, że ta straż jest perspektywiczna i ten sprzęt to jest również bardzo ważny element takiego rozwoju straży i pozyskiwania również ludzi młodych do pełnienia tej służby, społecznej służby, bardzo zaszczytnej, niesienia pomocy innym. Gratuluję wam tego naprawdę bardzo serdecznie. I chciałbym życzyć, aby wasza straż rozwijała się jak najlepiej, bo tereny też są takie, gdzie może tych pożarów aż tak dużo bardzo nie ma, ale są inne okoliczności, które naprawdę wymagają takiej przygotowania, mobilności, no i oczywiście ludzi, bo to jest najważniejsze, i sprzęt. Także gratuluję wam serdecznie, ale powiem, bo muszę to powiedzieć. Pan Krzysztof Janik bardzo się tutaj mocno wpisał. Oddaję tutaj honor, bo naprawdę, no gdyby nie on, to tam
tych pieniążków byłoby może troszeczkę mniej. No muszę to, bo taka jest prawda. Także... Z własnej kasy. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Oczywiście, żebyście tych zdarzeń za dużo nie mieli, ale bez tych zdarzeń to też nie ma tego napięcia, nie ma tej gotowości. Także naprawdę wszystkiego najlepszego. Niech wam ten sprzęt dobrze się sprawia. Niech wam was nigdy nie zawiedzie.